Siema, siema, widzowie, witam was, to jest chyba z piąty odcinek, który nagrywam pod rząd, ale witam was serdecznie, dla was to pewnie już jest styczeń, nowy rok, więc mam nadzieję, że jakie są postanowienia na nowy rok. Moje postanowienia na nowy rok są takie, żeby kurwa nie zmarnować nawet minuty w swoim życiu więcej, żeby robić wszystko na 100%, na 100% nagrywać, na 100% ćwiczyć, na 100% kurwa robić misje w życiu. Jak to w ogóle określiłem, nie? Nie, ja nie mam, ja nie muszę załatwić spraw urzędowych, ja mam kurwa misję. Tak mi jakoś się kurwa łatwiej żyje, jak sobie myślę o tym, że muszę misję akurat i go załatwić. Dobra, zaczynamy, możecie napisać, jakie są postanowienia wasze noworoczne i jakie prezenty dostaliście. Ja dostałem nic, ale kupiłem sobie szlugę, telefon, słuchawki, w ogóle VR, kapę dostałem w sumie, buty. No i to chyba wszystko. Dobra, zniż łódkę, ale sam sobie kupiłem. Zniż łódkę Svena, a dostałem tylko czapę. Lepiej poczekać z tym, aż się ściemni. Aha, aha. Dobra. To poczekajmy, aż się ściemni. I oczywiście zaczynamy tam, gdzie poprzednio skończyliśmy odcinek. Nie udało się skończyć tego wczoraj, tej misji na odcinku, bo było już 55 minut. Więc dokończymy tą misję dzisiaj, a przy okazji złowimy rybki, co nie złowimy rybek, jak złowimy rybki, wreszcie złowiłem grubą rybę, a to jest ryba, która coś połkła, prawda? To nie jest tak, że ta gruba, to jest super gigakoks ryba, tylko to jest chyba ryba, która coś połkła. I ona się znajduje gdzieś tutaj, w tych śmieciach na samym dole, nie? Chyba tak, pokaż. Znajdzie się tu tą rybę? Gruba ryba. No nie wiem, nie widzę jej teraz. Wezmę te skórzane mieszki już, kurwa. Otworzę. Co to jest? To też jest? Skórzany mieszek? Też. 10 monet ma taki gruby, kurwa, mieszek. O, są tu. Jest, bardzo gruba ryba. Nic tu nie ma. 15 golda. Dobra, mogę jeszcze raz tu złowić ryby? Ty, mogę. A nie, nic już nie ma. Złowiska. Nic już nie zostało. Zniszczmy tą łódkę Svena. Tak jak dostaliśmy misję, zapłaci nam za to podwójnie, więc ja się kurwa cieszę. Słuchaj Sven, rozpierdoliłem ci łódkę. Co ty na to powiesz? Ze 3 słowa do kamerki? Wszystko gotowe? Mogę mu powiedzieć? Nie. No czekaj, to zaraz. Jest ten chłop, kurwa, on gdzieś ma tu domek i tego jornika, czy jak on tam ma, trzeba kurwa w końcu znaleźć. Ma się gdzieś przy domu kręcić, ale gdziekolwiek chodzę, to go kurwa nie widzę, ty. Może teraz go znajdziemy, jak sobie tu kima. Zachary, rybak, kurwa, nie ma tego zioma, którego potrzebuje, żeby akurat był. 3 domy, kurwa, wszedł, a ja nie wiem, gdzie oni są. Harnold, kurwa, jest ma zryty łeb. A już tylko... Niestety... Czy... Zbieram różne cudeńki. Da się... Wypraszam sobie... Małże, mogę upiec na ognisku, a za jedną perłę jestem w stanie przeżyć pełny tydzień. Z czegoś w końcu muszę się utrzymać. A na nowy statek mnie nie... Dobrze, że wam skipłem tyle, ale to szczerze mówiąc nie interesuje mnie to. Miałeś kiedyś statek? To stare czasy. Wiele lat temu razem z moim kapitanem opłynęliśmy cały wschodni archipelag. Od Archolos po odległy Kontir. Niestraszne nam były burze, piraci i morskie potwory. Morskie opowieści. Z czego się utrzymywaliście? Ze sprzedaży towarów i transportu ludzi. Jak na niezrzeszonych kupców szło nam całkiem... Morskie opowieści, ale od to drill to jest dopiero widzowie banger. Polecam. Ale nie za długo. Widziałem, że strasznie to długo mocno klikam w tego, w klawiaturę i to bardzo słychać na tych odcinkach. Ale chyba nie jestem niestety w stanie nic aktualnie z tym zrobić. Może trochę ustawić w innej pozycji mikrofon. Sprzedajesz może swoje towary? Zwykle skupują je ode mnie kupcy z Araxos. O! Ale mam parę perełek na sprzedaż. A ja mam misję, którą muszę wykonać. A może coś ci wpadnie w oko? Kurwa, daj te perły, ale one pewnie drogie jak FS. Coś do żarcia, poznane. No już nie ma. O, są, wędzona ryba. Jeszcze szybkie ostrygi. No kupię te perły, kurwa, no kupię, zes. Szlachetny minerał. Kwarc nie chcę, a to co to jest? Siekiewka starych monet, to też nie chcę, bo to skam. No kupię te 3 perły, bo ja muszę je zanieść. Muszę już pomyśleć. Ale słuchaj, ale bo ja zniszczyłem dla ciebie tego. Czego diabła chcesz?
sumie to się kimnąć chce. Chodź tu. Dawaj mnie, łuskaj mnie w kurwie. Do poranka. Zapisujemy, kradniemy tego, kradniemy tutaj kuferek i lecimy pogadać z nim jeszcze i powiedzieć mu, że zrobiliśmy tą misję. Chyba, że to faktycznie temu Svenowi musimy o tym powiedzieć. Prawo, prawo, lewo. O, no i wszystko. Poznane, poznane. Ostrygi z zębatym zielem, spoko. O, i perła. Fajno. Wziąłem wszystkie perły, mógł tam być dwie. Nie. Także już możemy powoli oddawać misję z perłami. Okazało się, że jednak tutaj trochę ich nazbieraliśmy. Słuchaj, Harold. Muszę już. Nie, to muszę Svenowi, tak? Przekazać tą informację. Jak ja pomóc, Sven? Dawaj siano. Ej, weźmiemy od Svena siano i od Arnolda? Wszystko gotowe. Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Nie mogę się doczekać miny Harolda, gdy zobaczy, jakiego wspaniała łódź nabiera wody. Widzimy się jutro rano na plaży. Otrzymasz swoją nagrodę, gdy już wygram zakład. Dobra, jutro rano na plaży, jasne. Nie widziałem. Morskie opowieści. Chodź, Arnold, jeszcze. Gdzie jesteś, Arnold? To ty jesteś, Arnold? Jesteś za Harry. Gdzie jest Arnold? W domu jest Arnold. Jutro rano się widzimy, jasne. Słuchaj, Arnold. A, czyli do jutra rano muszę po nagrodę dopiero przyjść. Ty, ja czuję, że oni mnie bejtują. No nie ma tu tego chłopa, którego kurwa szukam. Nie ma. Jak tam? Widzę, że... O, są tam na statku. Jest misja robiona. Witam serdecznie, co tu się dzieje? Cholera, trzeba mu pomóc. Wiem, że to twoja sprawka. Jeszcze ci się za to kiedyś odpłacę. I ocie kręca. Słuchaj, misja wypełniona. Nie, ja chciałem muszla akurat podnieść. Otwierana muszla. Chodźmy, przyjacielu. Uczcijmy moją wygraną. No dobra, to idziemy. Liam, kurwa, no nie ma tego chłopa, którego szukam, przysięgam. Chyba, że to jest jakiś kurwa rybak i jakby ja nie mam napisane... Janik? Dobra. Trzeba było od razu mówić, że znasz Willema. Widziałem... Pobliższe chaty Zacharego, kurwa, no to tam było jest 300 razy, rozumiem, że to jest chata Zacharego, no to nie ma go tam. A Liam? Chwila. Wiesz, może... Chyba wypłynął w morze, bo nie widziałem go ostatnimi czasy. Kurwa, to niedobrze. Kim jest? Nazywam się Liman. Zajmuję się rozdzielaniem zadań pomiędzy tutejszych rybaków. Masz jakąś sprawę? Chcesz nieźle zarobić? Zależy w jaki sposób. Pracuję tylko uczciwie i tylko z uczciwymi ludźmi, więc jeśli lubisz cwaniaczyć, to żegnam. Wszystko w pełni uczciwie, nie bój nic. Jeden z członków gildii kupieckiej, handlarz Armar, chce nawiązać z tobą współpracę. Gildia kupiecka i pełna uczciwość. Jakoś nie jestem przekonany. Wszyscy tutaj są tacy krystaliczni? Tylko ja i Balni razem służyliśmy w marynarce. Do dziś nie wyzbyliśmy się wpojonych nam tam wartości. I nie mamy zamiaru tego robić w przyszłości. Powiedz, co mi przyjdzie z tej współpracy? Pieniądze i to kurwa sporo. Nie znam nikogo, kto by źle wyszedł z współpracy z gildią. Pewny zarobek. Gildia nie pozostaje dłużna swoim członkom. Najemnicy będą pilnować twoich towarów. No nie, bo tu mają jakby straż miejską, więc jakby... Pewny zarobek. To wydaje mi się odpowiednią opcją. Gildia nie pozostaje dłużna swoim członkom. Wspaniale! Kiedy sprzedaję ryby na targu, to też od razu dostaję pieniądze. Ale tu więcej. Nie znam nikogo, kto by źle wyszedł na współpracę. Ale on pewnie zna. Może i tak, ale na pewno Aha. Nikt nie zachował przy tym niezależności. Najemnicy będą pilnować twoich towarów. Do tej pory jakoś sam dawałem sobie radę. Ryby nie są zbyt łakomym kąskiem dla bandytów i złodziei, a odgonić parę topielcy to nie problem. Słuchaj. Dobra, już dość usłyszałem. Z takimi opowieściami to lepiej iść do Balniego, nie do mnie. Chociaż też nie do końca, bo on woli wiarygodne historyjki. W każdym razie, na mnie słowa za bardzo nie działają, a póki co, oprócz gadania, to nic innego nie robisz. Może mam zatańczyć i zaśpiewać? Co ty? Przeleżałeś tydzień pod stertą głazów, że takie pomysły przychodzą ci do głowy?
Dziadek. Lepiej przydatność współpracy z Araxos, dzieciaku. W jaki sposób? Ostatnio wysłałem jednego chłopaka na połów. Gnojek do dzisiaj nie wrócił, chociaż w tym czasie powinien dawno załatwić sprawę. Najgorsze jest to, że miał ze sobą bardzo wysokiej jakości sieć z haczykami, do której łapiemy największe ryby. A nie, pomińmy fakt, że może mu coś być. Cóż, jak dla mnie to jedyne wytłumaczenie opóźnienia. Pogodziłem się z faktem, że może nie być z nim wszystko w porządku. Tak czy inaczej, jego teren połowów to akwen w okolicach plaży na wschód stąd. Zaraz za tym masywem skalnym. Popłyń tam i sprawdź, o co chodzi. Jeśli żyje, sprowadź go z powrotem, ale przede wszystkim rozglądaj się za siecią. Bez niej nasze obroty spadną na długi czas. Dobra. Jak leci? Ryby biorą, nie trafiamy na orkowe galery, może być. Dobra. Czyli misja jest, odnaleźć ciało. Ja bym kurwa tego zioma spotkał, bo mnie zaraz coś rozniesie. Gdzie jest ten chłop, którego do kurwy jebany szukam? Arnold. Dobra robota. Dzięki. Wiedziałem, że Svenowi nic nie będzie, a przynajmniej w końcu dostał nauczkę. Nawet nie wiem, ile obiecał ci ten osiłek, ale jestem pewny, że te ryby i ich zawartość będą warte znacznie więcej. Pękata ryba. Wiesz może, gdzie znajdę Janika? Teraz może mi powiesz? Nie wiadomo. Kurwa. Muszę już... Wy nic w ogóle pomocni nie jesteście. Pękata ryba, no pokaż co to jest. Gdzie to znajdę w moim eku, które jest kurwa kurewsko duże. Pękata ryba, pękata ryba, pękata ryba, pękata ryba, pękata ryba, pękata ryba. Pękata ryba, pękata ryba. Brzmi jak jakaś nutka albo coś. Jest ta pękata ryba? Nie mam zielonego pojęcia, kurwa mać. Pękata ryba. Pewnie jej nigdy nie znajdę, kurwa. O, jest. Bryłka rudy. Czy to było opłacalne? Bryłka rudy, naprawdę? Nie no, ta bryłka chyba ze stówkę jest warta, ale... A, 200 nawet. A, to nie wiem. Słuchaj, ja muszę kurwa znaleźć mojego zioma, no miał się tu kręcić i kurwa się coś nie kręci. Rozumiem, że to jest ten dom. Albo coś takiego, no przecież tu kurwa nikogo nie ma, nie wiem, że to jest zbugowane, czy on tu, czy on kurwa zmarzł? Czy my z nim wcześniej nie gadaliśmy już? Czy kogoś tu... A nie pierdol, że tu jest. Mówię ci, podpieprzył komuś łódkę, wziął skrzynię pod pachę i tyle go widzieli. Na szczęście została jeszcze jedna. To bez znaczenia. Mamy teraz dużo większy problem i to sam wiesz jaki. Trzeba się ich jakoś pozbyć. Masz jakiś pomysł? Coś wymyślę. Na razie nie rzucaj się w oczy. Czekaj, ktoś idzie. Zajmę się tym. Witam. Chwila. Kim jesteś? Nazywam się Roy. Pewnie cię to nie zdziwi, ale pracuję tu jako rybak. A ty to kto? Marvin. Marvin, a to ciekawe. Nie widziałem cię tu wcześniej. Czego ci trzeba? Czym się tu zajmujesz? Handluję różnymi rzeczami. Za złoto, oczywiście. Fajno. To my może Jesteś członkiem gildii kupieckiej? Jeszcze nie zwariowałem. Składki, które musiałbym wpłacać do kantoru gildii, byłyby większe niż średnia kwota, którą zarabiam. A to by mi się zwyczajnie nie opłacało. Skąd w takim razie pozyskujesz swoje towary? Łażę po okolicy i zbieram różne rzeczy. Lub kupuję taniej i sprzedaję drożej. Czasami też komuś pomogę, to dostanę coś w zamian. Okej. Okay. Co mogę u ciebie kupić? Wybierz, co ci się podoba. Oka. Ryby, żarcie, ryby. Ryba jest nienaturalnie wybrzeszona, musiała połknąć coś dużego. To jest takie gamblerskie. Można kupić, ale nie wiadomo co w środku. To może na razie... Kup pancerz? Ryb marynarza, skórzany pancerz. Jaki skórzany pancerz? O kurwa. Poszedłbym do miasta spróbować tych słynnych nalewek Ernesto. Ale trzeba najpierw na nie zarobić. Okej. Okay. Słuchaj, wreszcie cię kurwa znalazłem. Nie miałem pojęcia, że tutaj będziesz skutoszony. Myślałem, że tutaj nie ma nic. A tu jednak. Najpierw dawaj mieszka i co słychać? Co słychać? Czy my się znamy? Nie wydaje mi się, więc z łaski swojej idź stąd. Zabierz.
Zabierz mnie do... Czyli ty też możesz mnie przewieźć, ale najpierw to. Kogo chcecie się pozbyć? Pozbyć? Skąd ci to przyszło do głowy? Radzę ci dobrze przetkać uszy, bo coś ci się musiało przysłyszeć. Słuchaj. Słyszałem, że prowadzisz tu pewne interesy. Czy to prawda? Interesy? Nie prowadzę żadnych interesów, ale zarabiam na życie jak każdy uczciwy obywatel. Jasne, jasne. A jeśli chcesz wiedzieć, co dokładnie robię, to segreguję skrzynie i naprawiam sieci. Czasem też przepłynę się łódką tu i tam. Pewnie, pewnie. Pływasz łódką? Tak jak każdy rybak, mam swoją łódź. Nie wiem, co w tym dziwnego. Chcę, żebyś mnie gdzieś zabrał. Gdzie niby miałbym cię zabrać? Zabierz mnie tam, gdzie wody płytkie, a ryby grube, gdzie wody głębokie, a ryby grube, gdzie wody płytkie, a ryby duże. Wydaje mi się, że ryby grube, czyli to pierwsze. Zabierz mnie tam, gdzie wody płytkie, a ryby grube. Trzeba było tak od razu. Twój wygląd trochę mnie zmylił. Nie wyglądasz mi na takiego, co by chciał tam płynąć. Zresztą w tym momencie i tak nigdzie nie ruszymy. Czemu? Dlaczego? Jakby ci to powiedzieć, nie lubię tłoku. Pozbądź się stąd mundurowych, to pogadamy o interesach. No to nigdy nie może być takie proste, prawda? Pojawia się i znika. No jasne, że to nigdy nie może być, kurwa, takie proste. Słuchaj, wypierdalać z tej plaży. Witam serdecznie, mundurowych. Nie mam... Co tu robicie? Nie mam obowiązku mówić ci, co tu robię. Co tu... Słuchaj, masz tam wypierdalać, nie wiem czy ty kumasz, o co mi chodzi. No i czego się tak gapi? Strażnika na oczy nie widział? Ale, no to co ja mam mu ze... Pojawia się i znika. Strażnicy nie zwracają uwagi na co widzi. Będę musiał porozmawiać z nimi w pancerzu Arachtos. A, rozumiem. Słuchaj, kurwa. Myślicie, że jestem zwykłym babkiem? No i co teraz? Co tu robicie? O to samo mógłbym zapytać najemnika Araxos. Jestem na pewnej tajnej misji. Wybacz, ale brzmiałeś tak poważnie, że prawie ci uwierzyłem. Możesz tu sobie łazić, ale ostrzegam cię. Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy. Skoro już tu jestem, mogę wam się na coś przydać. Co trzy głowy, to nie dwie. Fakt. Możesz nam pomóc. Jako członek gildii z pewnością na co dzień obracasz się w szemranym towarzystwie. Potwierdzam. Otrzymaliśmy raporty wskazujące na to, że w okolicy ktoś rozprowadza bagienne ziele. Sęk w tym, że ci rybacy nie są zbyt gadatliwi, a ja nie chcę uciekać się do przemocy. Jeśli uda ci się wpaść na trop tego zielonego cholerstwa, koniecznie mi o tym powiedz, a dostaniesz nagrodę. No dobre, chłopaki przez was kurwa za krat oglądają, rozumiesz? W lesie, w pobliżu farmy Vermara, znalazłem ciało jednego z pracowników. Pomyślałem, że zainteresuje was ta informacja. Ciało? Skoro znalazłeś je w lesie, to pewnie jakieś wilki dopadły tego nieszczęśnika. Takie rzeczy się zdarzają. Rany były głębokie i regularne, a ułożenie ciała wskazywało na to, że facet uciekał przed czymś lub przed kimś. Coś sugerujesz? Po prostu wątpię, żeby zagryzły go zwierzęta. Morderstwa to broszka oktawa. My dostaliśmy inne rozkazy. I to prosto od Rodericha. A co do twojej opowieści, to myślę, że poniosła cię wyobraźnia. Sprowokuj. No i czego się to... Dobra, idę popytać na mieście, co tu się kurwa dzieje. Ma ktoś bagienniaka? No nic, no trzeba niestety kurwa w 60 się zamienić. No gigasadek, ale co jest jak jest. Ja tu mam kurwa misję do wypełnienia, znalezienia brata. Dla brata to trzeba posypać dobrych chłopaków. Nie no, co to ma być kurwa, że ja się muszę w konfidenta zamienić. Napierdolę tym strażnikom. Co ja kurwa tu robię? Chodźcie tu was, sprowokuję was, napierdolę wszystkim. Biegał kurwa dobrych chłopaków z tego, coś bagienniaki sobie normalnie sprowadzają, będę tutaj podsypywał, a przestań, nie jestem takim człowiekiem, chyba że będę musiał niestety. Słuchaj kurwa, mnie wkurwiasz. Ej ty, chodź tu. Nie wyglądasz mi na kogoś, kto by zrozumiał delikatną aluzję, że macie się stąd wynieść. Mam więc coś, co nawet taki idiota jak ty powinien zrozumieć. Zwykły śmieć z Araxos spróbuje mi grozić. Już ja ci pokażę. No dobra, wyskakuj kurwa.
No kurwa, dużo bijecie, panowie. Panowie, trochę weźcie damage'a za dużo macie. Słuchajcie, dogadamy się jakoś inaczej może. Ja chowam miecz i jakoś tu się dogadamy, co wy na to? Ugoda przyjacielska, Saraxos i Strat... O! Funkcjonariusz policji Straży Miejskiej, takie kurwa rzeczy na służbie? Jo ci kryńca, brutale, brutale. Przecież nawet ja bym go tak nie zabił przecież. Ja bym tylko po przyjacielsku mu powiedział, że ma wypierdalać. Nie no, Straż Miejska to jest od dzisiaj tak zwana jebana. Dobra, no to jednak by inaczej trzeba to załatwić, nie ma szans. Nic mu kurwa tym mieczem nie zrobię, tam go posmyrałem trochę po pupce. Niestety, trzeba pod kurwa jednak wpierdolić na minę dobrych chłopaków, co sobie normalnie handlują zielskiem, żeby inni mieli fajnie i sobie się zrelaksowali. No nic, Giga Sadek, słuchaj, Belani, ty może coś wiesz? Jestem za... Nie wiesz nic ciekawego o bagiennym zielu. Może tu znajdę jakieś bagienne ziele. Mięso kopacza, to nie, to nie chcemy. Tu jakieś pochodnie, to też nie. 20 minut jeden odcinka, więc spokojnie myślę, że dzisiaj zakończymy tutaj te misje związane tutaj z tą małą mieściną. W ogóle kurwa, tak mała mieścina, a strasznie dużo rzeczy do zrobienia. Trzy postacie na wskroś, a tu strasznie dużo rzeczy. Ty mi raczej nic o bagiennym zielu nie powiesz. Jeszcze z tym chłopem mieliśmy chyba świętować, nie? Czy coś? Czy może on świętuje? To może on ma jakby jakieś coś ciekawego do powiedzenia. Tutaj jakaś musza to zawsze może zawierać kurczę perłę. Warto jest to wziąć. Sven mi niestety kurwa nic nie powie. No nie. Mało gadatliwy jest. Osadniczka. Ostatnio wyławiam więcej To już słyszałem. Jeśli sądzisz, że topielce to najgorsze, co może cię spotkać. Gdy kiedykolwiek ujrzysz węża morskiego, uciekaj najszybciej jak możesz. Sama widziałam, jak kilku łowców Araxos próbowało powalić jednego. Te węże to nie przelewki. Nie chcę się chwalić, ale ja zabiłem akurat jednego. Jak ja chyba Giga Cox, widzowie. Jak my chyba, jak Marvin w ogóle. No ale powiedzmy, że to my w teorii jesteśmy. Zachary, ty wiesz coś może o zielsku? Chyba czas posyłać chłopców na dłuższe wycieczki. Nie wiesz nic. Ktoś tu wie cokolwiek o zielsku? Rybak, rybak, ty nie będziesz nic wiedzieć raczej. Roy? Janik mówił, że macie problem ze strażnikami. Co takiego jeszcze mówił? To, że chcecie się ich pozbyć. Mów ciszej, do cholery. Są tu za rogiem. Chcesz, żeby nas usłyszeli? Słuchaj, to, że tu są, nikomu nie pomaga. Tylko przeszkadza. Zwłaszcza pracownikom. Sukinsyny wszędzie tylko węszą i zaglądają. A mają ku temu jakiś powód? Pewnie taki jak zwykle. Propaganda bezpieczeństwa i państwa opiekuńczego musi się kręcić. Posiedzą, trochę ponarzekają i w końcu pójdą. Na tych dupków nie ma innej rady. Trzeba ich po prostu przeczekać. Może strażnicy rozglądają się za pewną skrzynią z bagiennym zielem? Nie wiem, o czym mówisz. Skończ te gierki, dobrze wiesz, o czym mówię. Gdzie ją trzymacie? A dajże mi spokój. Oddam im skrzynię, wtedy sobie pójdą. W tej skrzyni to zwyczajnie dam im to, czego chcą i będziecie mieć ich z głowy. No. Jesteś cholernie głupi, jeśli jak dawno nie powiedziałem w ten no. sposób sprawisz, że sobie pójdą. To strażnicy miejscy. Pamiętasz? Oni tak łatwo nie odpuszczają. Tylko zachęcisz tych dupków, żeby zrobili tutaj obławę. A wtedy już nigdy się ich nie pozbędziemy. Nowy wpis. Plaża nie jest na tyle duża, bym musiał zapłacić za informację o położeniu skrzynki. Musiał płacić z jej otwarciem, mogę mieć większe problemy, ale kto wie, może na chacie Roya znajdę coś pomocniczego. Okej. Okay. No to co? To jest twoja chata? To muszę tutaj zrobić tak zwany przegląd. No jak nie jest za duża, żebym musiał płacić za tego.
by musiał płacić za informację o położeniu skrzynki. Jak ja kurwa nie wiem, że jest, gdzie ta skrzynka jest. Nie wiem. Dawaj miód. Buwer. No to nie, tu nic nie ma ciekawego. Chyba, że to nie jego dom jest. Tu nic nie ma ciekawego. Skrzynia z rybami, poka. Są tu ryby. Skrzynia z rybami. Są tu też ryby. Jakąś tu była taka ryba z tym. Dobra, wracamy. Gdzie jest chata Roya? Jest to jest dobre pytanie, no. Dosłownie naprzeciwko mojej. Zaraz przy ognisku. Ale jeśli chcesz z nim porozmawiać, to lepiej szukaj go na plaży przy sieci. Nie, nie, chciałbym chatę jego chyba. Co? Mam tylko... No to... No czyli to była ta chata, ale to za bardzo nic ciekawego chyba nie znaleźliśmy, tak? Tą grubą rybę jakąś. Może ona ma w środku bagienne ziele? Lekka ryba. Klucz Roya. Klucz do... czego? W sumie. To jest dobre pytanie. Klucz Roya, rozumiem, ale klucz kurwa do czego? Tu nic nie ma. Beczka, cyk. Może do tego? Bardzo gruba ryba. Okej. Arnold. W rybie była bryłka rudy? Mówiłem ci, że zawartość jest cenna? Jeśli chcesz znaleźć ich więcej, to niestety nie jestem w stanie ci pomóc. Od czasu do czasu można takie znaleźć wyrzucone na brzegu. Kto wie, może jacyś przemytnicy tak przewożą rudę. Muszę już pomyśleć. No dobra, tylko tą skrzynię, którą musiała otworzyć, klucz Roya. A do czego mnie ten klucz jest potrzebny? Nie, z rybami, no tu... No ja nie wiem, gdzie jest ten... Ta beczka cała jego, albo tam skrzynia. Tu jest beczka z wodą, no to jest beczka z wodą, prawda? Można sobie twarz przetrzeć, ale chyba nic za bardzo więcej. Trzeba ogarnąć, gdzie tu jest ta jego beczka taka, co muszę otworzyć ją. No możemy się napić, no. Czujemy się rzeźko, fantastycznie. Ja bym wody bardziej potrzebował, żeby zrobić tą jeszcze misję na farmie. No dobrze, nie wiem jak to farma. Tu set Karina se chilluje. Dobra. Tutaj nic nie ma. Kurwa, to gdzie jest ta beczka jego? No jest mała plaża, ale... Ale kurwa, znalazłbym to zioło najpierw i później im oddał, no. Chyba nie ma innego sposobu na pozbycie się ich. Jeszcze raz. Plaża jest nie jest na tyle duża, by musiał płacić za informację o położeniu skrzynki. Jej otwarciem mogę mieć większy problem, ale kto wie, może w chacie Roya znajdę coś pomocniczego. No znalazłem, jest to tak zwany fakt. Aczkolwiek nie mogę znaleźć beczki albo skrzynki, które mogę otworzyć niestety. Więc nie wiem, czy nie będę musiał płacić za takie informacje, bo tu kurwa nic nie ma. Tu nic nie ma. Tutaj jakieś skrzynia. Nie no, nic tu nie ma. Ale w jaskini. Słuchaj. Nie mam te. Nie, sprowokuj, może nie. Trzeba szukać dalej. No niestety, no nie wiem, gdzie jest ta kurwa skrzynka. Chyba będziemy musieli zatrzymać odcinek, bo będę chodził tak w kółko przez 10 minut, a to też nie ma sensu chyba. Chyba, że znajdziemy tutaj. Znajdziemy tu? No nie. Tu? No nie. Chyba ty powiesz? Chyba nie. Tu? Nie. No nic, dobra, zatrzymuję odcinek i widzimy się w każdym razie za chwilę, jak znajdę tą ową skrzynkę. A mam nadzieję, że i w niej znajdę bagienne ziele. Pozdro. Ja mam widzowie, od jakichś 30 minut nie mam zielonego kurwa pojęcia, gdzie znaleźć tą paczkę. Kurwa, po prostu nie wiem. Pomyślałem, że to jest moje jedyne rozwiązanie, gdzie tą paczkę mogę znaleźć, bo 30 minut jej nie znalazłem i mamy coś tu takiego jak to. Oraz mamy też runę teleportacyjną, którą zebrałem właśnie. Chciałbym zobaczyć, czy ta runa teleportacyjna działa. O, gdzie... Aha. Czyli żeby ja się teleportować, to ja muszę się teleportować stąd, a nie dotąd. Ja pierdolę, całą grę nie miałem zielonego pojęcia. I to jest bardzo ciekawe, bo tu możemy ofiarować 10 punktów nauki, bo to jest inny posąg, to jest posąg Adanosa. To jest bardzo ciekawe i chętnie to zrobię, zobaczę. 10 punktów nauki za ochronę razy 2.
Nieźle. Ja spacuję jednak. Ten Adonis to jednak chujowy jest tutaj szef. Słuchajcie, no mnóstwo czasu spędziłem na to. Jak widzicie, byłem gdzieś tam jeszcze po jaskiniach się, kurwa, chodziłem, chłopie, chciałem, jakieś zombie zabijałem, mówię, nie, no muszę w końcu dokończyć to, muszę gdzieś znaleźć tą paczkę. I chodziłem po tej jaskini, tam zombie, kurwa, szkielety, wszystko mnie napierdala na 3 hity, nawet ze zbroją tego jebanego najemnika. Znaczy nie najemnika, tylko oczywiście tutaj ze zbroją, kurde, Gildii Araxos, nie? I tak mnie wszystko nadupsyło. Mówię, no to nieźle. Mówię, nie wiem, pomysłów jest brak aktualnie. No tak, oczywiście. Witowy. Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich. Na pewno bardzo dużo osób będzie to szukać. I pewnie dam taki tytuł, więc bardzo dużo osób pewnie będzie chciało szukać i też znaleźć to. Jest tutaj. Kurwa, jakie głupie, nie? No widzowie, tak jest, możesz zostawić suba jak ty jesteś i wpadłeś tylko zobaczyć. No jest to paczka z magiennego ziela, jest to kurwa na wieży. Nieźle, że z opisu misji wynika na to, że ma być w tym, nie? Na plaży. Pozdro, że jest kurwa tutaj. Pozdrawiam serdecznie, pozdro. No nic, pozdrawiam wszystkich co tu weszli tylko po to, żeby znaleźć tą paczkę. Mam nadzieję, że gierka wam się podoba, mi się również podoba. I idę oddać tę misję i możecie wpaść na przykład na rewinda, który zrobiłem, i zostawić lajka, chociaż tak się możecie odwdzięczyć. Pozdro! Może wam to zrobię takiego na dole, tak wam zaznaczę. I też pozdrawiam widzów, którzy oglądają serię na bieżąco, bo to są kurwa dopiero gigakoksy. To są szefowie. O, czekaj, bo ja w tej zbroi sobie chodzę, kurwa. Witam serdecznie, nikt nic nie widział. Ale ty, no nie wierzę, że to tam kurwa było. Ja pierdolę, z pół godziny spędziłem. Pół godziny. Mam informacje o magiennym zielu. Mów, czego się dowiedziałeś? Żeby to znaleźć. W okolicy znalazłem tę oto paczkę. Wygląda na nienaruszoną. Suchnie i to konkretnie. To musi być to, czego szukaliśmy. Dowódca będzie zadowolony, ale samo znalezienie paczki nie rozwiązuje problemu. Ale to już nie mój problem. Ale nie dobra mój. Robota. Przyjmij to złoto w ramach nagrody. Don Kashin. Pozdrawiam, skurzony mieszek. No i wszystko. Teraz oni sobie idą w pizdu, a my możemy kontynuować tą misję. I on nas może nas zabrać gdzieś, gdzie ma nas zabrać. Czyli w sumie do końca nie mam zielonego pojęcia gdzie. Janik, słuchaj mnie. Udało mi się pozbyć strażników. I co? Naprawdę? I jak to zrobiłeś? Taktycznie. Po prostu dałem im to, czego szukali. Co chcesz przez to powiedzieć? Byli tu po bagienne ziele, a ja im je przyniosłem. Bagienne ziele? Gadaj, jakim cudem je znalazłeś? To nie było trudne. Twój kolega Roy jest naprawdę kiepski w ukrywaniu cennych rzeczy. Tu się z tobą nie, no było fest trudne. Facet nie jest tęgim bytem. Jest takim. Fest. Ziele to nie znalazł. Roya, nie moja. Więc to jak to najcięższa misja, kurwa, za znajdowanie czegokolwiek było w tej grze. Załatwiłbym to inaczej. Znając Rodericha, za kilka dni wyślę tu kolejny patrol i mój interes szlak trafi. Miejmy jednak nadzieję, że się tak nie stanie. Z drugiej strony sprawiłeś, że mundurowi sobie poszli, więc zrobiłeś to, co chciałem. Zanim wypłyniemy, musisz wiedzieć, że miejsce, do którego cię zabiorę, nie będzie ci tak łatwo opuścić. A nawet jeśli by ci się udało, nie będziesz już tym samym człowiekiem. Tak, no? Co masz przez to na myśli? To prawdziwy raj dla wszelkiej maści łotrów, którzy bez pytania poderżną ci gardło tylko dlatego, że nie przypodobała im się twoja buźka. Możesz mi wierzyć, kolego. To akurat nie skipłem. To się za mną skipło. To spacerek po łące pełnej kwiatów w porównaniu do tej speluny. No dobra, nie mam wyjścia. Nie mam wyboru. Będę musiał sobie jakoś poradzić. Jesteś gotów wyruszać? Jo, lecimy. Nie ma czasu do stracenia, ruszajmy. Łódkę trzymam na... Szkoda, że nie mam żadnej zbroi, kurwa. Oprócz tej niestety normalnie. Jako tego. Lepiej, żebyśmy nie zwrócili na siebie niczyj... Jako członka gildii. Bo niestety mówiłem, że to jest błąd. Że ja sprzedałem tamtą zbroję. Ona by była chociaż trochę przydatna. Bo coś czuję, że tam do miejsca, do którego się udamy, to jest świat, który nie znamy. Coś czuję, że...
No, będzie potrzebna jakaś zbroja, a ja niestety tej zbroi nie mam, a jak kupię, to wydam 700 golda. A chyba w tej zbroi nie będę mógł podupcać. Dobra, jesteśmy na miejscu. Oto mój okręt. Zapraszam na pokład. Nie obiecuję, że będzie wygodnie, ale o ile pamiętam, mam tu gdzieś 13-letnią butelkę czerwonego Valerio. Złotych pucharów tu nie znajdziesz, ale mam nadzieję, że łojenie z gwinta ci nie przeszkadza. Zapowiada się ciekawa podróż. Szkoda, że butelkę. Wiedziałem, że to będą bagna. To byłoby na tyle. Koniec trasy. To mi nie wygląda na spelunę bandziorów, tylko na jakieś bagna. Ze schodu wieje silny wiatr. Ale wiatr był dobry. Wiatr był dobry, kurwa. Żart był dobry. Dalej musisz iść sam. Był dobry. Jak dojść do tej... Ale muzyka. Idź po ścieżce i trzymaj się prawej strony. Gdy dojdziesz do starego mostu, skręć na wschód i idź prosto aż do masywu skalnego. Jest tam mała, zarośnięta grota. To jedyne lądowe wejście do przystani. Tylko pod żadnym pozorem nie zbaczaj z drogi. Nie chcesz wiedzieć, co żyje na tych bagnach. Masz dla mnie jeszcze jakieś rady, gdy już dotrę na miejsce? Muzyka jest zajebista. W przystani warto mieć przynajmniej jednego kumpla. Staraj się ich nie prowokować, a będziesz żył. Nie zmienia to jednak faktu, że byłoby ci łatwiej, gdybyś znał jakąś grubą rybę. Dla mojego brata. Drogą, może mój brat jest jakimś kurwa gigafonsem. Moi klienci tu pływają, ale ty mi nie wyglądasz na takiego, kto lubi innym dawać po gębie bez powodu. Powiedz mi, po co się w to pakujesz? Szukam mojego Teraz to brata. Możemy powiedzieć. Z tego, co udało mi się ustalić, jeden z jego porywaczy może tam być. W takim razie ten ktoś wybrał sobie doskonałe miejsce na kryjówkę. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć ci powodzenia. Raczej Ale wysepka mała z palmą, ażbym no, się tam udał. Zmykaj już, bo nigdy nie naprawię tego żagla. Jeśli uda ci się dotrzeć do przystani w jednym kawałku, pozdrów ode mnie Corteza. Może staruszek jeszcze mnie pamięta. Dobra, pojawia się i znika. Taką mam misję. Jesteśmy na bagnach, jest noc. Mam nadzieję, że on się nie wkurwi. Że założę teraz tę zbroję, co? Widzisz? Ja z Gildii. A ty tu będziesz czekał i ty... A, ty masz to teraz w piździe, widzę. Ale nie wiem, czy na początku miałbyś to w piździe. Dobra. Także zaczynamy misję. Czy ja jestem wyposażony w łuki? We wszystko jestem. Klikamy ny. Pojawia się i znika. Nasza podróż zakończyła się szybciej niż planowali się. Mógł nagle skręciła w kierunku brzegu i trafiła na miejsce. Dlatego dalszą drogę do przystani będę musiał pokonać samemu. Powinienem iść wzdłuż ścieżki i trzymać się prawej strony, aż dotrę do starego mostu. Dobra, najpierw misja do starego mostu. Prawej ścieżki do starego mostu. Jasne. Chyba sobie z tym poradzę. Zobaczymy, kurwa, co tu nas czeka. Gaduję, że bardzo nieprzyjemne rzeczy nas tu czekają, jak na przykład jebany krokodyl. Więc warto jest zapisać. Wczuwam się w gierkę widzowie. Gramy. Bagienny krowiepijca? No nie, bagienny jaszczur. Kurwa, to brzmi jak coś, co nie da się zabić. To brzmi jak coś nieśmiertelnego fest. Ja to... No, pozdro. Pozdrawiam z rodzinką. No, tak. Czyli taktyka jednak musi zostać wykonana inna. Wczytujemy, bierzemy podkę na szybkość i spierdalamy widzowie jak najszybciej, bo kurwa to nie są mopki na nasz poziom. Nie mam kurwa szans. Wczytujemy, mamy na szczęście sporo tych potek na szybkość. Jeszcze bym przeczytał całą misję, żebym się nie zatrzymywał co chwilę. Ale nie no, muzykę leci zajebisto. Dawaj, wczytaj się. Chowamy. Ewakuacja do tyłu. Jojojo. Cyk. Ewakuacja, bo tu idzie ten kurwa wielki krokodyl. Podka na szybkość. Szybko podka na szybkość. Dobra, 10 minut za długo. Zarówno w wodzie. No dobra, na 4 minuty. Fajno. To mi się podoba. Pyk. Cyk. Mamy nawet fajną emotkę w lewej górnej. Aż trzymać się prawej strony, aż dotrę do starego mostu. Niestety mam odbić na wschód i znaleźć jaskinię. Dobra, najpierw most. Niechaj będzie widzowie po kolei. Najpierw mapa. Gdzie my w ogóle jesteśmy? A, jesteśmy na bagnach. A musimy iść do południa. Nie wiem kurwa gdzie. Dobra.
Miałabyś podka na szybkość do kurwy. Ty, jak się tu używa tej... Dobra, lecimy. Nie mogę być z pochodnią. Prawej strony mam się trzymać. Ło, kurwa. Dobra, jest most, jest most. Jest most i co dalej? Mam odbić na wschód, a gdzie jest kurwa wschód? To jest wschód? Chuj wie, widzowie, lecimy do przodu. Wschód mam odbić. Czy oni powariowali, że ja mam wiedzieć, gdzie jest kurwa wschód? Wschód powinien być po prawo, czyli musimy odbić na prawą stronę według precyzyjnych wyliczeń moich. Ale misja, trzymać się prawej strony, aż dotarę do starego mostu. Następnie mam odbić na wschód i znaleźć jaskinię. Ja nie twierdzę, że było mi znacznie łatwiej, gdybym znał na nie jakąś grubszą rybę. Na wschód, kurwa, za starym mostem, na wschód. No to to jest stary most i mam odbić na wschód. Wschód według mapy jest tam. I tam mam znaleźć, kurwa, jaskinię? Czy wyście, kurwa, wszyscy poogłupieli? Ja pierdopce. Jo cię kręca. O kurwa. Błąd. Szybko, szybko, spierdalamy, żeby ta podka nie poszła na marne. Biegniemy, na wschód jaskinia, no to jest odbicie na wschód według mnie, trzymać się prawej strony. Kurwa, krokodyl. Prawa strona, no to jest jaskinia, wygląda jak jaskinia, więc myślę, że tu może być to. Jest to jaskinia, wygląda jak jaskinia, witam serdecznie. Dotarłem na miejsce, jesteśmy na miejscu, ale zadupcamy. Proszę, proszę, a kogo my tu mamy? Jago. Lorenzo pozwala wam w ogóle wychodzić z miasta, odkąd zabrano wam wszystkie statki? Dobra, jestem debilem. I czego tutaj szukasz? Kurwa. Przybyłem wraz z Janikiem. Jakoś go tu nie widzę. Mieliśmy problemy na morzu i teraz naprawia żagiel na brzegu niedaleko stąd. Mogę cię do niego zabrać. Nawet jeśli to prawda, wielu zna Janika i korzysta z jego usług. Mogłeś po prostu o nim usłyszeć, a jesteś tylko małym, zagubionym szczurkiem. Kurwa, mogę dosiągnąć tą zbroję. Jestem jednym z przemytników. No nie, to kupię. Przemytników? Wiesz, ile osób na tej wyspie zajmuje się przemytem towarów? Chciałem na bocznym wężu, chciałem zaproponować Cortezowi regularne dostawy. Chciałem zaproponować Cortezowi regularne dostawy żywności, alkoholu i bagiennego ziela. Oj. Chyba. I ja mam w to uwierzyć. Oj. Ciekawe, jak zareaguje, gdy dowie się, że przez ciebie stracił taką ofertę. Dobra, co mi tam szkodzi? Najwyżej to on cię zabije, a nie ja. Chodź za mną, pokażę ci co i jak. Oj, oj, oj. To co? Jeszcze jedno z tych nikczemnych stworzeń. Wśród łowców, to jest właśnie rozdział, o którym mi pisał widz i że tu trzeba coś uważać, żeby tu się coś nie zbugowało. Ło kurwa! Ja spierdalam, weźcie sobie sami raczej. Was pojebało, że tu coś będę robić, wy jesteście jakimiś pojebami. Macie kurwa, zamiast mózgu wielkie kurwa jajca. Tu mi widz coś pisał, żeby się nie zbugowało, więc ja wrócę sobie do tego komentarza, mimo tego, że niestety, ale nie mam internetu. To postaram się na tym kurwa klocu, co tak wolno działa, zobaczyć co widz napisał, bo widz mi tam podpowiedział co mam zrobić w razie czego, żeby się nic nie zbugowało, więc widzimy się za jakieś 40 minut mniej więcej, tyle pewnie będzie trwało odpalanie tego wszystkiego, chyba że mamy tu zapis przed i bardzo warto by było nie nadpisywać tego zapisu, tak się jeszcze możemy umówić i w razie by się coś zbugowało, to my do tego zapisu możemy sobie wrócić. Tak się też możemy umówić i ja przy okazji sobie faktycznie wejdę w sekcję komentarzy i przeczytam co tam widz mój najkochańszy, najwspanialszy napisał o mnie i do mnie, żeby tutaj nie zbugował gierki, ale wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Mam nadzieję, że chyba on pisał, że właśnie mam mieć tą zbroję założoną, chyba tak mi pisał, o ile się nie mylę. Tu w ogóle ktoś jest, więc spokojnie, tu ja nie mam co się spieszyć, jest tu jakiś warsztacik. Tutaj jest, widzę, spokojnie. Stwórzmy amunicję, bełty na strzały, no możemy przerobić, przerób wszystkie pewnie. Przerób strzały na bełty, nie, stwórz strzały z lag, wszystkie lagi, cyk, 180, miodzio. Czy jakiś łuk chcemy stworzyć? Możemy, wymaga na zręczność 50 i 60, a my mamy łuk na 55 chyba, nie? Na tym 50 właśnie. Na 50, a mamy 60 zręczności? Nie mam, mam 56. W teorii moglibyśmy zjeść tutaj dwie potrawki. I chyba wtedy byśmy w sumie mieli 60, prawda? Pokaż. Jeśli tu były takie fajne potrawki, co one mi tu dawały dużo rzeczy.
To nie jest odnowa punktów trafień. Gdzieś tu była ta potrawka, tylko gdzie ją kurwa teraz znajdę? I ona mi dawała zręczność, tylko znaleźć tą potrawkę teraz, to będzie tak zwana tragedia. Dobra, ja sobie to później porobię, między odcinkami. Przede wszystkim się gimnę, żeby nie była noc, chociaż w nocy jest tu zdecydowanie bardziej klimatycznie. To wolę jednak, żeby był dzień. I muszę pamiętać o tym, żeby naprawdę nie nadpisywać tego. Pozbierajmy te skóry, otwórzmy ten kufer. O, zajebiście, wyjątkowo dobrze mi poszło. Także dzisiaj nawet nie wiem, jak nazwać ten odcinek, bo bardzo dużo się dzisiaj rzeczy zadziało. I bagna, i tu coś tam było, zrobiliśmy. Ale zajebisty opis odcinka. I bagna, i tu coś tam porobiliśmy. Super opis, Eryk. Świetnie, fantastycznie, oby tak dalej. Trzymaj dalej, podążaj za marzeniami, wiadomo, nigdy się nie poddawaj. Dobra, czy tu jest jakiś kuferek? Oczywiście, że jest skórzany mieszek, jest kuferek. To co, nie otworzę? Oczywiście, że otworzę. Tutaj same szumowiny podobno mieszkają, więc to tam chuj. I widać, kombinacji też nie mają. Uuu, kiełbotnego węża. Kombinacji też nie mają za trudnych, więc... Więc git. Zobaczę, tylko przyłączę sobie YouTube Studio i w międzyczasie będę nagrywanie odcinka, przeczytam ten komentarz, co mi widz najkochańszy, najwspanialszy i najlepszy napisał. Napisałem. No oczywiście, że kurwa nadpisałem. Jestem idiotą. Prawda? No oczywiście. Oczywiście, że jestem idiotą. Witam serdecznie. Jebany debil. Ale jest tu drugi zapis. Tylko żebym go kurwa nie nadpisał. Już jeden chyba poszedł się jebać, więc chociaż może drugiego kurwa nie spierdolę. Bo wtedy będzie kwaśno. Czy ciebie jestem w stanie zabić? No bagienny szczur brzmi jak Bob, więc dobra, chyba się uda. Tyk, a tu jakieś fajne rzeczy pewnie można ogarnąć. Jakieś tu skórki fajne, coś. Tu się mogę fajnie teleportować, spoko. Zawsze będzie można tu tak zwany teleport wykonać, więc to jest spoko. Nie wiem czy tu konkretnie, ale z tego miejsca na pewno. Bagienny szczur, cyk, 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 cyk. Trzymaj się. Trzymaj się cieplutko. Oddawaj mięso, co tam masz, kurwa. Truteń. Powiadasz. I truteń będzie ciężkim przy... No i wszystko. No to sobie odpowiedziałem na pytanie. Truteń nie jest najcięższym przeciwnikiem. Kurwa, jak to badziewie wygląda. Jakbym coś takiego w życiu spotkał, to bym się chyba popłakał, kurwa, i nie wiedział, co zrobić. Bez kitu. Nienawidzę robali. Ty, a to co? Dawaj mnie to. Coś się tu świeci. Lodowa lanca. No dobra. Także jesteśmy bogaci o kilka złotych monet na pewno. Tych skór i tego wszystkiego. Wchodzimy do miasta. Szybki tutaj sejfik. Byle nie tam, gdzie chciałem teraz zapisać. Wchodzę sobie w najnowsze komentarze. Za dużo komentarzy piszecie, więc zanim ja to znajdę, to 300 lat minie. No idziemy dalej. Super, piszcie komentarze. W którą stronę on pobiegł, ten nasz ziomuś, nie mam zielonego pojęcia, czy ja dobrze, że ja mam tą zbroję na sobie? Nie wiem. Hej, kolego, gdzie tak pędzisz? Ale mu kurwa skoka poczekaj. Wykonałem. Byłbyś może tak miły i poratował biednego człowieka kilkoma monetami? Nie. A na co ci złoto? Wiesz jak to jest, w gębie sucho, trzeba czymś przepłukać gardło. To jak będzie? Wybacz, nie będziesz pił na mój koszt. Taki z ciebie kolega. Chyba trzeba cię nauczyć szacunku do starszych. Dobra, rębacz nie jest kurwa tak gigakok z przeciwnikiem, co jest akurat dobrą informacją. Dobra, oj, no coś tam se ciachnął. A na szczęście tutaj mamy kurwa, możemy bić oponentów, okradać, że to jest kurwa wolna Ameryczka. Więc zajebiście akurat. Zapiszę. Byle nie zapisać tam, gdzie chciałem zapisać znowu. Ten zapis mogę zrobić. Na tym. Na jedynce. I powoli będziemy kończyć. Zbliża się 50 minut odcinka. Dzisiaj dość emocjonujący. Pogadajmy jeszcze z Mortim. Czego tu szukasz, łachudro? Ty, a to jest strażnik miejski. Miły, żebyś w gacie nie narobił. Coś za jeden. Marvin, tylko tędy przechodziłem. I pewnie zainteresował cię widok tej zbroi, co? Tak, byłem
byłem kiedyś strażnikiem i mój kumpel Gregor również. Należy to do przeszłości, więc dobrze ci radzę. Nie patrz z takim zaciekawieniem, bo zgubisz oko. Prowokuj. Kurwa, mam save'a. Sam je zgubisz, cwaniaczku. Wszystkim napierdol. No proszę, mamy tu bohatera. Chodzimy tylko i kurwa będzie... Ej, bo ja nie mam życia, to jest kurwa, rozumiem, że to jest nie fair, bo ja nie miałem życia. I jeszcze raz ci napierdolę. Szybko wcituję. Nie miałem życia, widzowie. Teraz mu nakopcimy do dupy. Na bank. I tym akcentem zakończymy odcinek. Chyba, że to on nam na kopce do dupy, to nie będę wczytywać 30 razy. No, też nie na tym polega gra komputerowa. Fajne są te loading screeny, podobają mi się. Nawet te loading, nawet kurwa, nawet się wczytuję w miarę prędko. Mam zużycie dysku 0%, więc nie wiem, jakim cudem się wczytuje. Ostatnio jak wczytywałem, to było po kurwa 100% dysków. Więc no, warto jest zrobić reset raz na tam, przynajmniej miesiąc. Wtedy jakoś wszystko śmiga lepiej. Słuchaj mnie, będziesz wkurwiał. Dawaj mi, wiesz ile rzeczy ja nagotowałem, chłopie. Punktów trafień, cyk. O, siła plus jeden, prosty deser. Zajebiste, udoskonalony przez warstwy społeczne. Zapomnijmy o wszystkim. To było takie małe nieporozumienie. Rozumiem. Słuchaj. Rozpierdolę cię, mam nadzieję. Nie wiem, czy lepiej by nie było miecza wyciągnąć. Ale teraz mu nie siadają te ciosy. No i wszystko, kurwa, pogadali. Już nie taki cwany, co? Panie Morty. Proszę mnie tu wstawać, ostatnia konwersacja, już się z wami widzowie żegnam. Trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. Dzięki, że tak licznie oglądacie serię. Wpadnijcie na Rewindę Twitcha, tam gigadymy. A Morty... Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. Gosiu. Zaskoczyłeś mnie, młody człowieku. Masz niezły cios. Trzymaj, zasłużyłeś na kawał pieczystego. No dzięki. Tak szczerze w sumie. Jeszcze mieszkam je dawaj. Co tu robisz? I jeszcze do ciebie spytam. Jesteśmy ludźmi interesu, polującymi na grube ryby. Jeśli będziesz bardziej dociekliwy, to na ciebie też zapolujemy. No co tak patrzysz? Masz jeszcze jakieś pytania? Mam, ale w sumie... Aha. Mogę przypiec kiełbaskę nad ogniskiem? Bystry jesteś, młody. Śmiało. Jak lecę. Całkiem dobrze. Dobra. To my się z tą zawijamy, widzimy się prawie codziennie. Trzymajcie się, widzowie. Do może jutra. Pa, pa. O, uruchomiły mi się komentarze, więc przeczytam, co widz napisał. Trzymajcie się. Cześć.